Znajdujemy się w Krakowie na Alei Suwalskiego 15 przy tak zwanym Domu Profesorskim wybudowanym w 1928 roku dla kadry naukowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W mieszkaniu numer 9 wraz ze swoją żoną Zofią mieszkał wówczas Stefan Szuman, lekarz i psycholog. To właśnie tutaj nierzadko w roli gościa zatrzymywał się jeden z najbardziej ekscentrycznych artystów tego czasu, Stanisław Ignacy Witkiewicz. Stanisław Ignacy Witkiewicz był wybitnym pisarzem, filozofem, dramaturgiem, fotografikiem, ale przede wszystkim malarzem. Poza obrazami olejnymi, nad którymi pracę porzucił w połowie lat 20., znany jest z oryginalnych portretów. W 1928 roku wydał oficjalny regulamin firmy portretowej, gdzie w sposób dość humorystyczny i zawiły opisuje warunki usług. Artysta stworzył 5 typów ujęć, w których osoba zamawiająca mogła zostać przedstawiona. Możliwość wyboru miała przyczynić się do tego, aby klient był zadowolony. W zbiorach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa znajduje się jeden z tego typu portretów Witkacego, przedstawiający krakowskiego fotografa Edwarda Heczkę. Widoczny w prawym dolnym rogu z pozoru enigmatyczny opis informuje nas, że powstał on we wrześniu roku 1928. Charakterystyczne T.B plus E plus D według regulaminu firmy oznajmia, że jest to portret typu B, czyli stylizujący w kierunku ładności. Symbol E mówi o zastosowaniu dowolnej interpretacji psychologicznej autora względem modela, a możliwe spotęgowanie jego charakterystyczności w kierunku demonizmu oznaczone jest literą D. Adnotacja pi przez 84 oznacza, że artysta od 84 dni nie pił alkoholu. Portrety powstawały zazwyczaj podczas jednego posiedzenia, choć na spotkaniach towarzyskich z przyjaciółmi Witkacy potrafił narysować nawet kilkanaście wizerunków. Pomimo tego, że sam artysta nie cenił swoich portretów zbyt wysoko i nie przyznawał im miana sztuki, to właśnie one stały się jego najbardziej rozpoznawalnymi dziełami malarskimi.